Cześć, witam. Papa Sushiri, odcinek 88. 87. 87 odcinek. Zaczniemy sobie od losowanka. I tak jak to było wspomniane, jedno zamówienie specjalne już jest skreślone z koła. To jeszcze przy was to zrobię. Grumpy.L skreślamy. I mi się nie wylosuje teraz. Temperator jaki? Surf and Turf. I trzecie, ostatnie. Ja miałem Yellow Tail. Widzę, że lubią się losować te zamienia z dołu listy. Nie ma sprawy. 72 złote medale są zdobyte. I zaczynamy od Tempura Teriyaki. Będą dwie gwiazdki z tego. Potem jest Surf and Turf. 160% punktów. I na końcu Yellow Tail, czyli będzie więcej kas. Obecnym holidayem jest dalej Thanksgiving. Pewnie dwa dni nam zajmie, żeby wbić rank skończyć ten holidayek. Czyli być może na 229 dzień będzie holidayek następny. To zaczynamy. Nie zaprosiłem dzisiaj nikogo, więc wszyscy będą przychodzić jak chcą. Według tego, co mam tu zapisane, zostały mi 124 gwiazdki do zdobycia. Więc ja teraz poświęcę czas na to, żeby policzyć te gwiazdki jeszcze raz. Policzyłem sobie te gwiazdki, wyszło mi 108. Wyszło mi ich 108. No to nawet mniej. Ok. Nie zapraszam już teraz nikogo, bo już się dzień nie rozpoczął, no to nie ma kogo nie ma po co kogo zapraszać. No to zaproszenie się wyślę, zanim się następny dzień włączę. I też się wtedy przedstawi zamówienie specjalne i ustawi się z Surf and Turf. Się zmieni to zamówienie specjalne. Jest Iggy. Okej. Okay. Iggy chce ciemny ryż. Dobrze. To powróćmy do świeżo rozpoczętej gry. I przystąpmy do przygotowania pierwszego dzisiaj zamówienia, które zostanie wydane do Taylora. A, szparagi. To już będzie bez szparagów. Tym oto odcinkiem z Sushiri rozpoczynamy drugi dzień maratonu z okazji rocznicy wbicia 500 subów. Tak. $72 za te szparagi wyszło. Jest Steven. Teraz rozwijamy, wkładamy ryż i mamy rybkę, cebulę,
SO. Jest ok. Śliwka i liczy. Kapiemy. Czy kapniemy? Kapnięte. Liczy. Wydajemy to. Ok, nie wyszedł. Perfekt. Melonik i gruszka. No właśnie. Czyli klient przyszedł tylko chwilę po tym, jak zajrzałem tam. Edna. Z tego co widzę, to Edna przychodzi zawsze. To jest... Istnieje możliwość, że na następny dzień znowu przyjdzie i się jej wbije złoto. To może w sumie jest tak zrobione, żeby zawsze, jak jest jakaś osoba bez złota na jakiś holiday, to żeby ona przychodziła. Możliwe, że w sumie jest już tak zrobione, żeby jak najszybciej ci klienci bez złota, żeby przychodzili i żebym ja mógł im te złota pozdobywać. Jak najszybciej. Może tak to działa, tylko nie jestem jeszcze tego pewien. No to też może być przypadek, że akurat ona przyszła 5 razy pod rząd. Akurat 4 razy pod rząd. Ale jak przyjdzie 5 raz pod rząd, no to cały czas to może być przypadek. Orzechy i gruszka. Okej. Serek. A tutaj dwa kawałki na jeden. W jednym miejscu dwa kawałki się nałożyły na siebie. Jest ten ninja. Ona już złoto ma, ale tempura teriyaki zamówiła. To tempura teriyaki dwa już mogę przygotować. I jeszcze kusi mnie, żeby przygotować dla closera. To zajrzyjmy, który closer dzisiaj. Ok, wiem już który. Ty. Nie. To nie jest Bakeria. W Bakerii byłaś trzeciego dnia. Kto był na trzeci dzień? Nie wiem już kto. Ty. Biały ryż. Ok, przypomniałem sobie po chwili. To Weef jest closerem. Dzisiejszym closerem jest Weef. Ok, nie zdążyłem jeszcze wydać. Więc mógłbym wrócić i ocet ponakładać. Edna, u ciebie już perfektnie wyszedł. No to przypieszamy ten ryż. I potrzebujemy jeszcze jedną informację. No słychać maszynki, ale tu jaki był? Papier brązowy. No i potrzebujemy to. To kartki do tego. To jest ciekawe, że na obrazku jest jakiś bąbelek przy tych kartkach. Tutaj tego nie widać. No dwa wyszły. Krishna. Okej, mamy... drugą gwiazdkę.
trzecią w sumie. Trzecią, bo jeszcze Edna, u Edny się udało zdobyć. Teriyaki, no to czarny sos. Jeszcze jedno teriyaki przyjdzie. Jeszcze jedno teriyaki będziemy mieli do zrobienia. Ale ryże już mamy wszystkie powkładane. Jeden jeszcze się gotuje. Reszta już jest pogotowana. No ninjoj, dwie gwiazdeczki u ciebie. Czekam sobie drugie teriyaki. Gin Romano. Gin Romano. Teraz sosik. Jeszcze jeden. Już jest closer. Okej. Niepotrzebny mi już ten ryż, jest już ugotowany. Kurma. Chociaż jeden perfekt dzisiaj wyszedł. Kulki i sosik W. Śliwka i dalej coś fioletowego. Akurat kulki są w sumie niebieskie. No if. So serek. Okej. Pozostało nam tylko rozłożyć te kawałki. Czerwony sos. Pomarańcza i mango. No i nasza Trishna dostała sushi. Rank 165 zdobyty. Okej. Papa straciłej. Już widzę, Willow chce być pierwsza, ale... No, jeszcze jest to dla niej... wykonalne. Okej, to już chyba my jesteśmy ostatni. Zdaje się, że powinniśmy Willow wręczyć zaproszenie za wygraną. Jeżeli nie będzie miała złota, to ja to zrobię. Willow dostanie zaproszenie za to, że wygrała. Ale pod warunkiem, że złota nie ma. Bo jak ma złoto, no to... ma tematy. No
No, już. Radlen, mi się tam nie pchaj. Nie mam mi możliwości wydania dwóch zaproszeń. Mogę tylko jedno. Heh. 15 minut i pierwszy dzień zrobiony. Plus przywitanie. Teraz miało być Surf and Turf. Na Willow. Tu. Okej, to zaprosimy Willow, a później na dzień następny zaprosimy kogoś, kto nie ma brązowego. Kogoś, kto nie ma srebrnego. Srebrnego. Brązowe już mają wszyscy. Srebrne już nie wszyscy. Jeszcze dwie osoby tego srebra nie mają. To zaczynamy. Okej, Taylor. Znowu jesteś pierwszy. Tym razem szparagi dostaniesz, Taylorze. Cukiereczek. Okej, mamy Willow tu była, nie? Tak, tu była Willow. Pierwszy musi być ten, bo zielony papier dopiero teraz rozwinąłem. Teraz szparagi trzeba jeszcze nałożyć. Szparagi. I ciemny sos. Berta. I teraz pytanie, czy przyjdzie Edna, czy nie przyjdzie? I pierwsze zamówienie już trafia do Taylora. I co tym razem? O wiele większy wynik niż ten, który był po wydaniu sushi bez szparagów. Czekolada i śliwka. Aha, śliwka. Tego jeszcze taki, ta posypka. Zdążyłem wydać. Willow dostała sushi. Perfekt. To w zamian za to, że wygrałaś wyścig. Edna. Zgadza się. Zawsze od Koldeja, jeżeli jest ktoś bez złota, to ta osoba zawsze przyjdzie. Jeśli jest klient,
który lubi holidaye. Jest on jeden. Ale taki bez złota. Chyba jest gwarancja, że taki klient przyjdzie. Więc nawet wtedy nie trzeba ich zapraszać. Sushiri nie trzeba takich klientów zapraszać, którzy lubią holidaye i nie mają złota. Oni sami przyjdą. Oni sami przyjdą. Więc pewnie jakbym miał dwie osoby na Thanksgiving bez złota, to może obie by przychodziły. A to tego to już nie wiem. Na następnych holidayach może więcej gwiazdek się uda zdobyć. Poprzedniego dnia zdobyłem tylko 3, więc mamy 105 do zdobycia. Tego dnia już mam drugą tutaj. Będzie jeszcze trzecia. I pewnie na tych trzech się skończy. Nevada. Nevada Serpentour. I mogę już dwa takie wstawić, skoro już pierwsze przyszło. I closerowe, czyli tutaj. Ciemny ryż. Tak, Akari dzisiaj jest. No ten kawałek mi jeden na drugi się nałożyło. Dobrze, i teraz odset. No i ładnie. Jedna. Złoto wbite. Mango. To samo co poprzedniego dnia. Trzy zamówienia za jednym zamachem. I przychodzi Toru. Okej. Toru. Surventur teraz. Czego to się zaczyna? Od tego. Te braciki rozpoznałem, ale tego drugiego to nie byłem pewien. Mogły być te oba. Obydwa mogły być. Ocet. Rico. Dobra, Nevada. Drugi surfentur teraz. TSO. Czekolada i jedziemy.
Nie wyszło perfekcyjnie, ale wyszło dużo punktów. Ziemniaczki. Thanksgiving się dzisiaj kończy. Raczej się nie doczekamy następnej kolejki Thanksgiving. Chyba, że mnie gra zaskoczy. Będziemy mieli po tym dniu 102 gwiazdki do zdobycia. I średnio potrzebujemy ile tych dni? 2 osoby przyjdą dziennie, to potrzebujemy 52 dni. 51. Jeszcze dni musimy rozegrać. Takich na pewno. Ale ta liczba z 51 się zmniejszy. Przez następne dwa holiday będziemy obsługiwać pełno osób, co nie mają złota. Więc się ta liczba będzie zmniejszać. A 51 na 3, no to odcinków potrzebowalibyśmy jeszcze około 17. Około 17 odcinków jeszcze potrzebujemy zrobić. Więc chciałbym na 100 odcinku zrobić koniec serii. I wydaje mi się, że nawet nie muszę robić 3 odcinków dziennie. 4 dni odcinkowo. Przez następne holidayki, jak będziemy tych klientów obsługiwać, to te złota same się nagromadzą. I to zajmie nam o wiele szybciej. I na pewno te 17 odcinków nie będzie potrzebne. Jest 87. Więc pewnie 13 odcinków na spokojnie wystarczy, żeby mieć koniec serii z Sushiri. Ja to widzę, że 100 odcinek będzie finałowy. I ja tak planuję, żeby 100 odcinek był finałowy. Jak dla mnie to się uda. No jeszcze jakby trafiło do dołka, byłoby śmiesznie. Ale nie trafiło. Dobrze, teraz mamy stolik jako nagrodę z tego. Koniec Thanksgiving. Tak. Koniec Thanksgiving, zaczyna się Christmas. To robimy czerwone kolory. Zbieramy. Nie będziemy zbierać wszystkiego. Wymieniamy drzewo na choinkę. To suche na kominek. Niestety się to nie mieści. Dlatego postawimy roślinki. Tutaj też się nie mieści kominek. Teraz kominek postawiłem. Kawa. Roślinka. Jedne gumy mogę wymienić. I tak pasuje. Teraz plakaty. Pominę jeden z tych ryży. Znaczy nie muszę, mamy tutaj ryż, to nie muszę tego wieszać. Ale z drugiej strony lepszej opcji nie ma. A, to jest tak duże jak to. Okej, no to powieśmy to. I tutaj jeszcze potrzebujemy coś takiego, jeden mały punkcik. Jest coś takie małe na jeden punkt. No nie, w sushiri takich rzeczy nie ma.
I co z tym zrobić? Dziurę raczej nie zostawię. Coś pojedynczego potrzebuję. No to jest wszystko kupione, nie ma takich jedynkowych. Tutaj jedynkowych nie ma. Wywalę ten automat. Wywalimy to. Potrzebowałbym jeden długi. Jest. I teraz małe. Dwuslotowe mogą być. No i wyszło. Rzeczki gdzieś tu były? Tutaj. Okej. Okay. No to jeszcze zostało nam... farby. Koinki. Jakbyście chcieli, żebym zmienił farby na jakieś inne, to musicie o tym napisać, to wtedy zmienię. I tutaj miał być ktoś bez brązowego, bez srebrnego. Bez brązowego to ja bym takich tu nie znalazł. I w sumie jest Greg i Wylembe. Pobierzemy Grega. Ok. Potem tylko jeszcze Wylembe nie będzie miał... Tylko jemu jeszcze będzie brakowała gwiazdka. Jemu będzie brakowało srebrny medal. To zaczynamy. 229 dzień, który kończy ten odcinek. Około 10 minut i będziemy mieli koniec. Christmas. Aha. Alan. Jako pierwszy. No właśnie. Ile ludzi na Christmas nie ma złota? No wiem, że dużo. Tony. Mitch. Rita. Julep, Alan, dużo osób. A jeszcze wśród tych osób jest ktoś na Christmas. Ale jeden Christmasowy klient jest gwarantowany. Oczywiście wiemy, kto jest Christmasowym. Santa. Więc dlatego od razu wstawiam dla niego ryż. Ja jestem 100% pewien. Na 100% jestem. Jestem pewien na 100%, że on przyjdzie. Bo tak było napisane i tak było przez taki Christmasa. Christmas. Przychodził. O, Prudence. Więc możemy się spodziewać, że 5 gwiazdek dziennie możemy... Dobra, może 4. Będziemy mogli zdobywać. W sumie 5 też może być. 4-5 gwiazdek będziemy mogli dziennie zdobywać. Wszystkie zielone, nie? Okej. Różowe. I teraz ten w paski dla Santa. Już mam wszystkie 3 ryże gotowe.
tutaj w jednym miejscu nałożyło na drugie. Nałożyło się... No to w jednym miejscu jedno na drugie weszło. Oho. Przyszedł... No właśnie, Santa. Już dla niego jest gotowe. Tyle co mogłem, to przygotowałem. Ale jeszcze jest coś do przygotowania w tym zamówie. I cała rolka. Yellow Tail to takie coś. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. To był serek. Dobra, to robimy od nowa. Kto trzeci? Czwarty, Mitch. Dla Santa. To dla... Pearl Dance. A tu dla Mitcha. Będzie znowu zielony? Nie, ciemny. Jeszcze perfekt wyszedł, ale się nie udało. Czyli tak, tu były pierwsze te kawałki, potem był ser. Ogóreczki. Ile kasy? 18. Ananasik i gruszka. Jest Greg. Ciemny ryż czy biały? Fioletowy nawet. Pierwszy fioletowy ryż, który dzisiaj ugotuję. Dzisiaj nikt mi jeszcze nie zamówił tego ryżu fioletowego. Już dla Closera nawet wstawiłem ten ryż fioletowy. Sosik. Dzisiaj był Alan, jest teraz Mitch i Greg. Też są trzy osoby bez złota. Będzie jeszcze jedno na pewno. W sumie może na tych czterech się jednak może skończyć. Tych czterech może się skończyć. Closerowi zobaczę, jaki ma papier. Zielony.
Jest Edna. O, Yellow Tail zamówiła. Teraz Greg. Przez cały dzisiejszy odcinek szósta osoba była jako ostatnia. I to znowu się stanie. Szósty będzie ósmym. Tam wszystkie zamówienia, wszystkie ryże pogotowane po raz kolejny. Aż do zamówienia specjalnego. Aż do zamówienia Clausera. Aż do zamówienia Clausera. To jest teraz. Jepe. Jepe. Tym razem jednak nie szósty, a siódmy klient będzie ostatni. Ja miałem. Deano. Gruszeczka. Okej. Nie wyszedł żaden perfekt dzisiaj. W pierwszym dniu jeden perfekt był, ale później już żadnego nie widziałem. Borówki ze śliwką. Także śmiało mogę ogłosić, że rozpoczęliśmy drugi dzień naszego maratonu rocznicowego za 500 subów. Dzisiaj będziecie mieli odcinki z Hot Dogger i To Go. Będzie ich łącznie 7, tak jak Klanik o tym wam mówił. Tak jak to było wcześniej zaznaczone w tabelce, którą wam wysłałem. Była taka tabelka, gdzie było napisane, kiedy jaki papas, bo same papasy nam się wylosowały na kole, jak budowaliśmy zestawy. No to w tej tabelce jest napisane, kiedy który papas występuje, czyli nie występuje, tylko kiedy jest, kiedy który papas jest nagrywany podczas maratonu. I na dzisiaj przypada, że jest Hot Doggeria To Go. No to tą Hot Doggeria To Go dzisiaj będziecie mieli. Łapeczki i komentarze sobie, dzięki za oglądanie 87 odcinka z Sushiri. To już jest 87 dzień. Jak ja wypowiadam tą liczbę, to słyszę w swoim głosie, że to jest wysoka już liczba. A do setnego odcinka jeszcze potrzebujemy ich 12. 13. Jeszcze 13 odcinków będzie z tej Sushiri. Jak będzie trzeba, to finałowe odcinki wydłużę do 4 odcinków, 4 dni. Ale to jak będzie trzeba. Na razie robimy 3 dniówki. Teraz muszę wszystkich trafić, żeby zaliczyć. Dwóch nie trafiłem. Jak będzie trzeba 5 dni zrobić w finałowych odcinkach, to też to zrobię. Tak, żeby setny odcinek był finałowy. No. I taki jest plan.
Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć!